Dałem taką kartkę, żebyście wiedzieli, że to już się zaczęło, nie? Bo mieliśmy powitania omijać, także ominęliśmy je. Może, jak zwykle nie mam czasu, to przejdziemy szybko do małych pogawędek. Dzisiaj parę rzeczy, pokażę wam akurerii. Jesteśmy w innym miejscu, tutaj takim centrum dystrybucyjno-handlowo-magazynowym. Wszystkie towary, które przypływają właściwie, no prawie wszystkie na Islandię, a już na pewno do Reykjaviku, to przypływają właśnie tędy, tu takim przesmykiem, zaraz pokażę go. No, to 3/4 tych materiałów przypływa właśnie frachtem takim, a 1/4 po prostu przywożą Polacy w torbach podręcznych, tudzież w paczkach, także no, jesteśmy tutaj. No. Tutaj jest dogodnie właśnie, żeby to akurerii pokazać, właściwie to ono akurerii. No akurerii, pokażę wam kierunek na akurerii, może tak, bo nie będziemy tam jechać, naprawdę. Fajne miasto, byłem, ciepło, tam jest praktycznie najcieplej zawsze na Islandii, jest jakiś, jakby to powiedzieć, no nie wiem, taka pogoda po prostu tam jest. Może pokażę ten kierunek, gdzie jest kierunek, jak jesteśmy tu, gdzie stoję, i stoję teraz samochodem i patrzymy na tą latarnię, no to będzie to, no w tamtym kierunku, tak? Tylko jak ktoś ewentualnie siedzi teraz z boku monitora, no to nie będzie widział, nie? No musi sobie usiąść z przodu, bo będzie wtedy tylko wtedy dobry kąt. Także żeby nie było później, że pokazywałem, a ktoś nie widział, nie? Bo siedział z boku. No, no i Twix, no tutaj, bo to sponsor, także później też wytłumaczę, o co chodzi z tym Twixem. Po prostu wysłali mi 6 Twixów i powiedzieli, że jak umieszczę w filmie Twixa, to doślą mi jeszcze 6, także sami widzicie, że się kala, no. Zaczyna się powoli kręcić, no. Co się zmieniło od ostatniego piątku? W życiu codziennym to właściwie nic, no. Natomiast w tym życiu takim YouTube'owym, no to też się nic nie zmieniło. No, zaczął mi się powoli zgadzać hajs. No, ale to tylko dlatego, że jest 26 i za 4 dni będzie wypłata, bo no dlatego mi się zaczął zgadzać hajs. Także chciałem was też przeprosić, bo na poprzednim filmie, który nagrywałem, no nie zdjąłem butów, a nie każdy lubi, jak po prostu przychodzi ktoś w goście i nie ściąga tych butów, dlatego dzisiaj je zdjąłem. Nie będę pokazywał, bo zapomniałem o dobrych skarpetkach przy ściąganiu butów, także tego. Zmieniłem też temat filmików, bo poprzednio było, ja rozumiem, że tam będzie spadek nagły, drastyczny subskrypcji, bo zmieniłem temat z nauka i technika na trochę inny, bliższy moim tematom, także no ale trudno, no trudno. Pojawili się też pierwsi sponsorzy, dostałem maile od firm. Tutaj sobie wypisałem Procter & Gamble, Pamapol i niejaki pan Tadeusz. To znaczy Procter & Gamble, no to oni tam robią różne tam rzeczy, między innymi pampersy, Pamapol, konserwy turystyczne, pulpety w puszkach, jakieś takie rzeczy. Natomiast pan Tadeusz po wymianie maili okazało się, że pan Tadeusz kręci najlepszy bimber na Pradze, także chyba wejdę w ten trzeci filar po prostu z panem Tadeuszem. Też przeglądałem statystyki po pierwszym filmie, wiadomo, bo to już chce się hajsu i wychodzi z tych statystyk, że za 16 lat będę za 16 już za 16 lat będę mógł sobie pozwolić pierdolnąć to wszystko i żyć po prostu z hajsu z YouTube'a, nie? Tylko że jest warunek, że pod warunkiem, że za te 16 lat, jak już będę mógł sobie to wszystko pierdolnąć, to pierwszego dnia nie będę szastał, a umrę drugiego dnia po południu. Także sami widzicie, no warto to kręcić, warto się tym zainteresować. Nigdy nie jest za późno, chociaż uważam, że na to już jednak jest za późno. Także tego, no rozpięłem pasy, bo gadałem, tam dostałem małą reprymendę od takiej Anity, miała w sumie rację, potem przegadaliśmy to z moim spin doktorem, no on powiedział, że pasy nie, że pasy to bezpieczeństwo, no ale jak stoimy tym samochodem, kręcimy to jednak, żeby się rozpiąć, bo to będzie także otwartość do ludzi, a nie spiętość taka, zamknięcie, także on jeszcze mi
mówił właśnie tutaj, że powinienem mieć dykcję, powinienem mieć prezencję. Znaczy, no, koszulka, wyglądam w niej grubo, no ale kurwa, no nie oszukujmy się, jak ktoś jest gruby, to we wszystkim będzie wyglądał grubo. Także on mi tu wypisał, że prezencja, styl, konspekt, dykcja, konsekwencja. Także może tego tutaj zabraknąć niestety. Miałem dać spis treści, co będzie w filmie, ale stwierdziłem, że ja dam spis treści, a to potem nikt nie będzie wiedział, jak tego używać, a poza tym każdy ma różny styl oglądania filmów, na przykład jedni oglądają całe, drudzy od środka, a jeszcze inni w ogóle nie oglądają. No, są też różne style, tak jak różne style są jedzenia, nie? Znam takich ludzi, co na przykład mają drugie danie, nie? Jest ładny schaboszczak, taki jak mapa Afryki, kontynent. Jest surówaczka, ziemniaki, no to wiadomo, tam jedni ludzie jedzą tak, drudzy tak, jedni w ogóle nie jedzą, bo nie lubią schabowych, no ale znam też takich, co jedzą najpierw ziemniaki, bo są najgorsze i jedzą całe ziemniaki po prostu z talerza, potem jest surówka, bo to jest medium do dobrotliwości i na końcu jedzą sobie po prostu kotleta, bo jest najlepszy, no taki, żeby sobie może nie psuć smaku kotleta ziemniakami, które no są niedobre, no. Także Akureri wam pokazałem, polecam tam być. Polecam, byłem tam chyba 2 dni, żeśmy byli na polu kempingowym. Fajne pole, ładnie uzbrojone we wszystko dla dzieciaków. Jakieś place zabaw, liny, takie parki linowe właśnie, bajoreczka. Samemu można grilla zrobić i tak dalej. Także to może tyle. No u mnie nie będzie w filmikach no, pokazane Islandia. Będzie się przewijać, wiadomo, no ale nie będą to o ile w ogóle jeszcze będą, nie? To nie będą filmy o Islandii, że o, to jest to, a to jest tamto. U mnie też nie będzie jakiegoś takiego, nie wiem, poradnictwa, jak tu przylecieć, gdzie skierować pierwsze kroki i ile kosztuje zupka w bonusie za 89 koron, no bo to wiadomo, że kosztuje 89 koron, no nie będziemy wchodzić do sklepu i robić zakupów, no żeby kto inny na YouTubie mógł sobie zobaczyć, jak się robi zakupy, no kurwa, niech sobie idzie do Biedronki i potrenuje, no w Biedronce też można robić zakupy, podobno jak w bonusie, no też, no zresztą w sumie nie widziałem w Polsce, w Biedronce, żeby jakiś Ukrainiec kręcił filmik na YouTube'a dla Ukraińców, którzy mają zamiar przylecieć do Polski, nie? Bo to jest tak, że oni przylatują do Polski, a my z Polski wylatujemy gdzieś dalej, nie? Ciekawe, czy Islandczycy gdzieś, no nie, myślę, że oni nie latają nigdzie dalej, bo oni tu mają dobrze, no nie wiem, jak oni to zrobili, ale no jakoś im to wychodzi wszystko, no. Teraz może trochę z YouTube'a, co tam ostatnio widziałem z miesiąc temu film z Rydzykiem, gdzie on tam robi taką farsę, że on dostał Maybacha od bezdomnego czy coś tam, że on Mercedesem, jakieś takie pierdoły, nie? Ale no ja go widziałem, nie wiem czemu się jarają nim wszyscy teraz, jakoś od 2 dni, skoro ten film już był miesiąc temu, nie? Na WP on jakiś tam wywiad udzielał i zresztą, no Rydzyk fajna postać, on jest takim jednym z większych youtuberów w Polsce w sumie, no i ma i hajs, jemu się hajs zawsze zgadza i jemu nawet Kaczyński wpłaca, nie? I zobacz, nie ma liczby subskrybentów, nie ma wyświetlenia, ale kurwa Maybachem sobie jeździ, nie? Stary łysy capek, nie? Ale natknąłem się ostatnio, też tak przeglądałem te YouTube'y, nie? Trochę Facebooka odstawiłem. Natknąłem się na takiego gościa, on się nazywa Rafatus. Nie wiem, o co w tym chodzi. On robił jakieś chyba streamy, nie wiem, czy on jest graczem, czy czym, bo z tych filmów teraz, co się przegląda, to trudno się dowiedzieć. Na pewno jest menelem i na pewno ma już chyba padaczkę alkoholową. Ogólnie te filmy jego to wyglądają jakby za pierwszą zarobioną z internetu stówę po prostu zatracił się doszczętnie w alkoholu, a teraz to pielęgnuje, także no, takie pomieszanie to jest trochę chłopaków do wzięcia z Warsaw Shore, tylko że on już ma swoją niunię, bo tam jest i niunia, Marlenka, chyba w co drugim filmiku dostaje kurwa z... i to nawet nie z otwartej, bo z pięści dostaje, że aż słychać w głośniku, jak ona przyjmuje to na kosz policzkową, no ale ona go kocha, a on ją chyba nie kocha, nie wiem, a co tam chodzi, ale szmaci ją w każdym tym
odcinku, nie? Słabe to jest jak... No słabe to jest jak sypany Pedros zalewany trzeci raz wrzątkiem z powodów ekonomicznych. No to jest tak słabe, że... No nie wiem, radzę nie oglądać, bo to patologia, nie? Nie wiem, właściwie to nie wiem, kto to ogląda, nie? Ludzie może ciekawi patologii takiej, którzy nigdy tej patologii nie widzieli, no to sobie włączyli filmik na YouTubie i tam jest patologia, tam jest dobra patologia, no. Także... W ogóle mam internet, patrzyłem przedwczoraj, od kiedy ja mam internet, nie? To już mam internet... ponad połowę mojego życia, bo w 96 roku założyłem sobie konto mailowe, no to pewnie nie założyłem tego pierwszego dnia, no to myślę, że tak internet mam od 95. I im dalej ja go mam, im dłużej, to ja tym mniej to wszystko tam rozumiem, co tam się pokazuje w nim, co ludzie tam pokazują, siebie też, kurwa, teraz pokazuję, nie wiem po co. No ale jest ten pomyślunek taki. Też polecam serial Czarne Lustro, bo on na Netflixie jest i on traktuje idealnie o naszych czasach i o tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas, czy to z internetem, czy z internetem, czy na przykład z Facebookiem i z internetem, nie? Tam jest to świetnie pokazane, są różne oddzielne filmy i dają do myślenia, naprawdę. Też się długo zastanawiałem właśnie po obejrzeniu paru odcinków, czy w ogóle nie powinienem sobie mojego czarnego Samsunga oddać komuś, a kupić sobie jakąś też czarną Nokię, ale taką 3210, żeby można było dzwonić, odbierać telefony, ewentualnie sprawdzić, za ile fajrant, nie, w robocie. Także tego, no, SMS-a wysłać, no, odciąć się od tego internetu. Też miałem ciekawą sytuację, bo przysłała mama mi paczkę i tak jak niektórzy na Islandii czekają, wysyłają te paczki w październiku, teraz jeszcze się dopytują, mamy już styczeń, prawie luty. Do tej pory tych paczek nie podostawali i wiem, że oni na pewno wypisali dobre adresy, nawet wydrukowane, naklejone na te paczki, do tej pory tych paczek nie mają. A mi mama wysłała w zeszłym tygodniu paczkę, nakleiła dla Sebastiana z przodu, adres zwrotny przykleiła mama Sebastiana, ale no nie przydał się adres zwrotny, no bo paczka doszła po tygodniu i miałem ją z wami rozpakowywać, ale... No nie wytrzymałem ciśnienia, musiałem zobaczyć, co ona mi tam wysłała, bo synu, to wszystkiego, co ci brakuje, to ja ci wyślę w tej paczce. No i wysłała mi tak Prince Polo, no to mamy. Wysłała mi wódkę, no to spokojnie też mamy, jest droga, ale mamy. Co ona mi tam jeszcze wysłała? Cholera, co ona mi tam wysłała jeszcze? A, chipsy, no to mówię, mama, chipsy mi wysłałaś, przecież my tu mamy chipsy. Ale ona mówi, specjalne chipsy. Otworzysz, to zobaczysz, nie? Mówię, dobra, zobaczę, mam te chipsy, nie? Mam je ze sobą, zwykłe lejsy, nie? Solone. Zobaczymy, o co mi tam chodzi. Mamo, pozdrawiam, kocham dla ciebie, jak to mówią ludzie z Ełku, kocham dla ciebie. Zaraz może te chipsy od razu otworzymy. Zobaczymy, co jest takie specjalne. Normalne solone lejsy, ja nie wiem. Ty. Co to w tym daje? Co to jest? Ja pierdolę, co to? O kurwa! Jakiś koc termiczny, ty. Co to kurwa jest? Jest kartka, ty. Kocyk ten to oryginalny kostium arcybiskupa gnieźnieńskiego, granego przez Andrzeja Deskura w serialu Korona Królów. Ponieważ na planie się nie przelewa, a budżet dzienny to około 16,90, na całą ekipę chwytamy się wszystkiego. Naszym sponsorem została firma produkująca świetnie, naprawdę. Jestem, mamo, dziękuję ci. Kurwa, będę miał teraz. Będę miał kocyk biskupa. Świetna akcja. W ogóle z tym serialem Korona Królów, nie? Tam na Filmwebie dzisiaj patrzyłem, mają 2 na 10. Nie wiem, kto im dał te 2, nie? Ale Karolina,
Karolina, trzaska ten serial. Ciekawe. Podobno Kurski mówi, że na razie się rozkręca, że drugi sezon będzie lepszy, nie? W czwartym sezonie pod koniec już podobno ma spaść samolot, a w piątym ma rządzić Kaczyński Polską, także no wiadomo. Warto poczekać, warto się wkręcić w ten serial i zacząć go oglądać od początku. Ja ostatnio oglądam dużo seriali. Nie czytam książek, ale jakby tak zaliczyć, że jedna książka to jeden serial, to jedna książka, no to już w tym, a już mamy dopiero 20 stycznia, to ja już przeczytałem 4 książki, tak jakby, nie? Także. A jeszcze do tej Korony Królów wrócę, bo oni tam podobno przymierają głodem, ale ostatnim dekretem Macierewicz, zanim go wyjebali z tego wojska, z ministerstwa, to jeszcze rzucił taki dekret, żeby dowozili grochówkę na plan właśnie, żeby jednak ci aktorzy mieli co tam jeść. No i to ma podobno swoje plusy i minusy, no bo grochówka to wiadomo jest pierdzenie, ale przynajmniej jest smród, no ale przynajmniej jest ciepło, nie? Przynajmniej jest ciepło, no ale to też się zamyka, bo jest smród, to trzeba otworzyć okna i wtedy to ciepło ucieka, także to jest bez sensu też. No ale przynajmniej mają najedzone brzuszki aktorzy, także widać, że tam nie ma biedy, nie ma, nie? Jeżeli chodzi o menu aktorów. Co tam jeszcze miałem? Miałem opowiedzieć wam trochę o takim DJ-u, którego teraz promują. Nazywa się Boris Brejcha. On niby gra techno, nie? Ale ja to nie wiem, to ja chyba innego techno słucham. No ale oni wciskają go na tym YouTubie, na różnych grupach, taki w masce on występuje. Nie wiem, to wygląda jak pan Wilson z Castaway, Toma Hanksa przyjaciel. No i z tą maską, no to on sobie to kiedyś wymyślił, jak grał na dyskotekach szkolnych, nie? Puszczał Kraftwerka z kaset. Wyciął sobie taką maskę z cornflexów, z pudełku po cornflexach i puszczał tego Kraftwerka. No i był szał, nie? W tej szkole. No i okazało się, że w 2016 wyciął sobie taką samą maskę i to robi robotę, nie? Dalej, kurwa. Także widzicie, no można sobie wymyśleć coś i konsekwentnie do tego dążąc to sprzedać, nie? Także Borys. No jego no porywająca, no to ta jego muzyka jest no tak porywająca, że on by nie przedarł kartki takiej, nawet takiej z zaznaczonym, perforowanym, dziurkowanym takim, wiesz, do odrywania kartki, to on by takiej kartki tą muzyką nawet nie porwał, także. I ostatnia kwestia jest jeszcze dzisiaj u takiej mojej koleżanki. Widziałem, że jest jakiś przy próbie ataku szczytowego na Nanga Barbat. Tam jakaś była tragedia, coś tam i jeden gościu Polak nie może zejść, tam Francuzka z nim siedzi, mu robi gorące kubki. No i mają, zebrali trochę pieniędzy, mają helikopterem po niego lecieć, żeby go tam odratować trochę. No i jednym z głównych takich, co się tam udziela, że idziemy po was. Napisał sobie na Facebooku, idziemy po was. I tak Adam Bielecki tak powiedział. Także on łaski nie robi, bo w 2013 roku jak próbowali zdobyć Broad Peak, taką górę, to tam poszło też 4 gości, no i tamten był tak ślepo zapatrzony, że on musi zdobyć ten szczyt, że no nie pomógł dwóm kolegom, którzy tego potrzebowali, tej pomocy, no i niestety oni już z tych gór nie zeszli, no. Także Adam, no idź po niego, idź, ale nie powiem. Wtedy zginął Tomasz Kowalski i Maciej Berbeka. No i tam trochę się wypieli ci wspinacze na tego całego Adama, że jednak nie pomógł i że to niehonorowo. No on się tam wybielał, że była mgła i on nie widział, nie? Ta mgła była. Ale tak trochę się zrobiło patetycznie, także jeszcze na rozluźnienie wam powiem jedną ciekawostkę, że ostatnio wpisałem, szukałem kawałka hip-hopowego jakiegoś i nie wiedziałem. Kawałek wiedziałem, ale nie znałem wykonawcy i wszedłem sobie na Wikipedię i wpisałem polscy hip-hopowcy. No i tam wyskoczyła lista raperów. No i przeglądam sobie tą listę raperów. No to tam jest, wiesz, Pery, Hupeja, reprezentuje biedę, TD, no dobra, tam Ostry i tak dalej. I nagle pod K wyskakuje Kasa. No także taka ciekawostka też ciekawa, nie?
widziałem ostatnio też takiego mema z poradami. Tam gościu trzymał taką pustą kartkę i było napisane, że to są osiągnięcia ludzi, którzy dają mi zawsze dobre rady, nie? Też tak uważam, że na przykład mam taką jedną koleżankę, co mi zawsze daje rady wychowawcze dzieci, a sama jest po prostu starą panną i tych dzieci nie ma, także nie wiem, jak ona może mi dawać takie rady, nie? Ona miała też taką kiedyś poradę, jak zjeść LSD. I u niej jak zjeść LSD, to nie było, że zjeść LSD, tylko u niej to było tak, że 2 tygodnie wcześniej zaczynamy już, 2 tygodnie wcześniej, mleczne kąpiele, kremujemy skórę, jakieś takie, ja nie wiem, to Maja Sablewska może tak będzie jadła. U nas to było tak, że dzwonił kolega, ty, starzy pojechali na działkę, dobra, ty, to jemy. No i jedliśmy wtedy, no. A to widzisz, to tak, to byśmy musieli 2 tygodnie wcześniej wiedzieć, że starzy spontanicznie na działkę pojadą w sobotę, także no, co, będę powoli kończył, bo jak zwykle muszę jechać w 18 miejsc jeszcze i zrobić 20 rzeczy, także z tego miejsca chciałem pozdrowić Anię Nitkę, no bo mnie o to prosiła, i takiego Arka, nie, bo on napisał mi 15 pytań, z czego ja wykorzystałem jedno, no ale Arek, pozdrawiam cię. No i co? Będziemy kończyć, tak?